Cześć kochani, witam was serdecznie w Q&A. Wy pytacie, ja odpowiadam. Wybaczcie, będę się tutaj wachlować chyba przez cały film. To nie jest żadna moja taka jakaś, nie wiem, nonszalancja, czy elegancja, czy coś innego. Po prostu jest mi bardzo gorąco. I wiem, że obiecałam na Instagramie, że będę teraz już więcej dla was testować i wrzucać filmów makijażowych. Ale temperatura dalej jest jaka jest i pomimo tego, że wychłodzę w studio, wychłodzę ogólnie studio, to po odpaleniu lamp robi się nieciekawie. Więc nakręciłam dla was taki makijaż, teraz kręcę Q&A, ten makijaż już jest na kanale, jest to poprzedni film, więc do niego was odsyłam. Tam zrobiłam taki film bez cięć, abyście zobaczyli, czy cienie się osypują w trakcie, czy ja coś po prostu muszę ratować. Wszystko jest na waszych oczach tak jakby, wszystko możecie zobaczyć, malować się wręcz ze mną, więc był to test palety. No i taki właśnie makijaż wykonałam i serdecznie was zapraszam. A dzisiaj odpowiem na wasze pytania. I lekkie, i ciężkie, i takie bardzo służbowe, i super prywatne. Wybiorę większość z nich i tutaj na nie odpowiem. Nie wiem, czy ten film będzie długi, czy krótki, ale możecie teraz sobie zrobić przerwę, przygotować coś dobrego do picia, do jedzenia. No i mam nadzieję, że w tym filmie poznamy się trochę bliżej, a przynajmniej mnie poznacie trochę bliżej. Zostawię wam też jakieś tutaj może otwarte pytanie, więc wspólnie tutaj sobie podyskutujemy w komentarzach poniżej. Zaczynamy. Pierwsze pytanie. Jeśli musical to Footloose albo Grease, ale myślę, że Footloose bardziej. Potańczyłabym sobie do tych rytmów, które tam były bardzo, bardzo me gusta. Kolejne pytanie. Z kim z muzyków chciałabyś zaśpiewać na wielkiej scenie? Czy zaśpiewać? To nie wiem, wiecie, nie potrafię aż tak śpiewać, żeby z kimś tak wielkim być na scenie. Natomiast chciałabym sobie tam stać albo być pod sceną na koncercie Queen. Żałuję, że nie było mnie w tamtych czasach, nie mogłam tego doświadczyć. To musiało być niesamowite. Czy kiedykolwiek zwątpiłaś w siebie i swoje siły? Tak, oczywiście, że tak, ale na szczęście tylko na moment i bardzo szybko mi to przeszło. Nigdy nie możecie wątpić w swoje siły, słuchajcie. Czasem każdy ma gorszy dzień, gorszy moment, jest nam trudniej, ale nie możemy w siebie wątpić, bo jeżeli zwątpimy, to się zatrzymujemy w miejscu i później już nic z tym nie zrobimy, więc panie Indrusiu, czy pan tu przyszedł przeszkadzać może? Oczywiście, że tak. Kolejne pytanie. Z jaką postacią filmową chciałabyś zagrać i w jakiej scenie? Ciekawe to pytanie bardzo. Gdybym miała się przenieść w czasie, to chciałabym zagrać z Audrey Hepburn, z Grace Kelly. Wiadomo, chciałabym je poznać po prostu, jaką miały osobowość sceniczną i nie tylko, jakimi były osobami, czy były wspierające na przed kamerą, czy jak to w ogóle wyglądało. Mogłabym też zagrać z Elvisem Presleyem, mogłabym też zagrać. On by na gitarze grał, ja bym coś tam uśpiewała. Mogłabym. Współczesnych? Justin Timberlake? Może być scena miłosna, dlaczego nie? Ale fascynuje mnie jego poczucie humoru, takie myślę, że to by była bardzo przyjemna praca. Tak mi się wydaje po prostu, wiecie, nie znam człowieka, ale tak mi się wydaje, że on jest taki zabawny, fajny, więc chciałabym z nim pracować. Jak radzisz sobie ze zmęczeniem fizycznym i psychicznym, gdy masz spadek formy? To też każdy ma, tak mi się wydaje, aż odłożę sobie ten mój wachlarzyk. Jak radzę sobie ze zmęczeniem? Otaczam się osobami i przedmiotami, ogólnie wszystkim, co mnie uszczęśliwia i daje mi spokój i wyciszenie. Czasem zobaczę jakiś fajny film, czasem przeczytam książkę. Bardzo szybko potrafię się zregenerować, nawet w jeden dzień, jadąc do jakiegoś spa. I niekoniecznie chodzi mi tutaj o masaże i o to, że się ktoś mną zajmuje, tylko woda, po prostu woda. Jeżeli ja popływam, pomoczę się po prostu w wodzie, posiedzę w tej wodzie, stanę pod prysznicem, czy pod jakimiś dyszami, czy pójdę do jacuzzi, bardzo mnie to odpręża. Woda po prostu wyciąga, mam wrażenie czasem, że wyciąga takie negatywne moje emocje i wtedy jest o wiele, wiele lepiej. I bardzo często, kiedy jadę do pracy gdzieś w zupełnie inne miasto i tam prowadzę warsztaty i muszę tam nocować, bo jest daleko i nie mam jak wrócić,
to staram się znaleźć hotel, gdzie jest basen, albo gdzie w pobliżu jest basen czy woda i sobie skorzystać po pracy, wymoczyć się i wtedy czuję się zregenerowana i jest mi od razu lepiej, więc nauczyłam się już bardzo szybko odpoczywać i regenerować się i właśnie to nie muszą być wakacje długie, ja nawet często po wakacjach jestem o wiele bardziej zmęczona, bo muszę dużo, dużo pracować przed, żeby mieć wolne i muszę dużo pracować po, żeby nadrobić zaległości mimo wszystko, więc ja przyjeżdżam i ja już jestem od razu zmęczona po wakacjach. Myślę, że bardzo dużo osób tak ma. A taki weekend po prostu, wyjazd, nawet jeden dzień po prostu do takiego spa czy gdzieś do hotelu potrafi mi całkowicie zrobić dzień, odprężyć mnie, zregenerować, naładuję się pozytywnie i mogę działać dalej. Słuchajcie, bardzo dużo pytań jest, ale bardzo, bardzo dużo pytań jest o tym, jak się czuję w rudym, czy nie tęsknię za blondem, czy nie wrócę do blondu, jak długo będę w tym rudym. Tutaj też było pytanie, że... czy ogólnie stwierdzenie, że ktoś się nie potrafi przyzwyczaić do tych moich rudych włosów. Słuchajcie, ja się czuję w rudym fantastycznie. Żałuję, że nie zdecydowałam się wcześniej na to, bo myślałam o tym, stwierdziłam, że to może być mój kolor i w ogóle cała ta moja pasja do dawnych czasów, że to jest ten mój wygląd. I ten rudy mnie tak ociepli, ożywi i w ogóle. Bałam się tego, no bo bardzo ciężko jest wyjść później z rudego, tak? Wrócić znowu do blondu. To był Jędruś. Dziękuję! Dziękuję za przerywnik. Może wam go tutaj pokażę, jak przyjdzie zobaczyć, co zrobił. Tylko porwę na chwilę. A więc wracając do pytania, bardzo dobrze się czuję w rudym. Mój fryzjer, po prostu Kacper, zrobił robotę. Jestem z niego bardzo dumna, bo jest... No to jest to, słuchajcie. Ja przychodzę, pokazuję mu, jaki odcień, jak mi farba schodziła, był dla mnie najlepszy i on mi dosłownie taki sam zrobił, mieszając tam kilka odcieni, żeby po prostu ja była super zadowolona i żeby to bardzo do mnie pasowało. Bo wiadomo, tych rudych odcieni jest mnóstwo. Teraz mam dużo złota, on jest taki bardziej ryży, złocisty niż miałam za pierwszym razem, ale no czuję się w tym kolorze bardzo dobrze i sądzę, że będę robić różne wariacje na temat rudości, ale niekoniecznie nie wrócę szybko do blondu. Zobaczymy. Może nawet przejdę na jakieś różowe czy coś. Słuchajcie, ze mną to nigdy nie wiadomo, naprawdę. Okej, kolejne pytania. Tutaj też było bardzo dużo pytań odnośnie samej palety, więc myślę, że tutaj sporo sobie rzeczy wyjaśnimy. Dwa pytania. Czy był jakiś konflikt na planie z Adrianą Grodkowską? Odpowiesz Adzie Grodkowskiej na bardzo nierzetelną recenzję twojej palety. Słuchajcie, nie szukajcie dram. Jestem chyba jedną z ostatnich osób, która by robiła jakiekolwiek dramy, która by robiła tu jakieś afery czy coś. W ogóle serio myślicie, że ja jestem konfliktową osobą, która robiłaby jakiekolwiek problemy komukolwiek i to upubliczniała i tak dalej? Nie należy do takich osób. I słuchajcie, nie, absolutnie nie mieliśmy żadnego konfliktu na planie z Adą. Bardzo dobrze nam się pracowało. Oczywiście każda robiła swoje, bo naprawdę było co tam robić. I wróciłam bardzo, bardzo późno. Mam nadzieję, że to wszystko będzie fajnie zmontowane i będzie wyglądać. Dla osób, które nie wiedzą, o co chodzi, pracowaliśmy razem na planie MTV, programu NYX Influencer Academy. Coś takiego, nie chcę teraz tutaj wiecie, czegoś po prostu pomylić, ale tak, pracowaliśmy razem i absolutnie żadnego konfliktu nie było, więc nie róbcie tutaj, nie doszukujcie się niczego. A co mam odpowiedzieć? Słuchajcie, no Adzie miało prawo się coś nie podobać. Ja ten film zobaczyłam pobieżnie, nie mam absolutnie pretensji do tego, że Adzie nie podobają się kolory, bo ja jestem świadoma tego, że Ada lubi kolory, a nie palety nude, lubi zaszaleć, więc miało prawo jej się to nie podobać. A jeżeli jej widzowie uważają, że ta paleta, że ta recenzja była nierzetelna, że zawsze robi to jakoś inaczej, bardziej szczegółowo, a teraz to pominęła, no to słuchajcie, no Ada nagrywa dla swoich widzów i to są gdzieś tam wasze sprawy. Ja nie mam absolutnie tutaj żadnych pretensji do Ady, że nakręciła taką recenzję. Ani, no słuchajcie, naprawdę, żadnej dramy. Zdrówko! Żadnej dramy. Bardzo dużo pytań jest o to, jak przebiegała ta współpraca,
jak wygląda proces tworzenia takiej palety, jak mi się współpracowało z Tune i tak dalej, więc już Wam wszystko opowiem, bo myślę, że Was to nieźle zaskoczy, jak to było i wyjaśni też niektóre kwestie, które są poruszane w komentarzach pod filmami czy pod recenzjami tej palety. A więc wróćmy do czasów, kiedy w Polsce było bardzo źle. Czyli nas pozamykali, był to marzec ubiegłego roku, pozamykali nas w domach i wtedy nami rządził strach. Strach był w telewizji, strach był na ulicach, strach był wszędzie, bo nie wiedzieliśmy co dalej, co z naszymi bliskimi, co z naszym zdrowiem, co z naszymi firmami. Tak w moim przypadku też nie wiedziałam, co to będzie, kiedy mam własną firmę, jak się mam utrzymać, skoro nie mogę robić tego, na czym zarabiam, czyli prowadzić warsztatów i tak dalej. No i tak zaczęłam rozmawiać z niektórymi markami, po prostu czy wszystko jest ok. I rozmawiałam też z Martą, czyli z właścicielką marki Tune właśnie w tym marcu i zapytałam, jak jej idzie. Nawiasem mówiąc, nigdy się z Martą nie poznałyśmy tak osobiście, nie widziałyśmy się, nawet do teraz. Często rozmawiamy ze sobą przez telefon, przez Messengera, ale zawsze się mijamy. Jak ona jest w Warszawie, to ja muszę wyjechać i tak dalej, się cały czas mijamy. Ale zaczęłyśmy sobie rozmawiać, właśnie pytałam, jak jej idzie. Wtedy powiedziała mi, że jest naprawdę źle, bo ona te półprodukty sobie sprowadza z Włoch, czyli wiecie, te perły, te sypki, substancje, które są potrzebne do błysku, bo produkcja jest w Polsce, ale trzeba je mieć. U nas nie ma tej perły, trzeba ją sprowadzić. No a wiadomo, wtedy we Włoszech była sytuacja tragiczna. No i sprowadzanie czegokolwiek było niemożliwe, a jeżeli się nie sprowadza, to też nie ma jak produkować. No i trochę już było ciężko, więc tak się zastanawiałyśmy, co by można zrobić. I słuchajcie, zrobiłam coś, co kompletnie mnie samą zaskoczyło, bo napisałam Marcie, że będę trzymać za nią kciuki, a jeśli kiedykolwiek coś się poprawi, albo być może mogę pomóc tym, to ja mam pewien pomysł, który jest już ze mną bardzo, bardzo długo, bo słuchajcie, takich pomysłów to ja mam bardzo dużo na różne kosmetyki, ale często jest tak, że dany pomysł pasuje po prostu pod jakąś markę, co sobą reprezentuje i tak dalej. No i właśnie powiedziała mi, że jest taki pomysł, być może sobie go jakoś wykorzysta, albo jeżeli chce, to po prostu podziałamy razem, być może to będzie jakaś też pomoc w tym czasie. No i przedstawiłam ten mój pomysł, na co Marta po prostu mówi, co ty w ogóle gadasz, ja od zawsze chciałam z tobą działać, tylko byłam pewna, że gdzie tam ja, taka mała firma i będziesz chciała ze mną coś stworzyć, ja się po prostu wstydziłam zapytać, a ja o tym marzę, więc tak, działajmy. I w ogóle, słuchajcie, sam ten pomysł, bo był już ze mną tak długo, czyli mixtape, kaseta dla marki Tune muzycznej, no po prostu wszystko pasowało idealnie. Tak jak usiadłam, tak stworzyłam kolorystykę, którym później trzeba było oczywiście zrobić, stworzyć, wyprodukować te cienie. To jest oczywiście najdłuższy proces. Ale no tak, był pomysł, natomiast później było coraz ciężej, 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 ciężej. No i trzeba było odbić się od dna, później już Włochy też stanęły na nogi i można było cokolwiek działać. No ale wygląda to ogólnie tak, że zaczyna się od pomysłu. Później trzeba dopytać się co i jak, czyli ci, którzy produkują opakowania, na kiedy mogą to zrobić, za ile, co i jak. Trzeba ustalić ilość i tak dalej, wycenić, zrobić tak jakby mini przetarg, wiecie, kto po prostu oferuje coś lepszego. Później trzeba też ugadać się z technologami, jak to mogą zrobić, czy to mogą zrobić, czy te kolory są ok, jak to mogą w ogóle zrobić, plus zrobić bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo próbek, żeby móc wybrać ostatecznie te kolory, które są w palecie. Więc to ten proces się bardzo mocno przeciąga i dopiero później, jak jest podjęta decyzja, trzeba zacząć produkcję. I ona się odbywała w tych ostatnich takich miesiącach przed premierą. Tak naprawdę czterech, trzech, nawet mniej, tak mi się wydaje, już teraz dokładnie nie pamiętam, ale to musiało się produkować, więc produkowało się, produkowało. I słuchajcie, to nie jest tak, bo niektóre osoby myślą, że
Ja to pewnie miałam, wiecie, zaproponowaną jakąś kwotę i najpierw miałam dużo zapłacone, żeby oddać tak jakby ten pomysł i później, żeby móc to produkować. Nie, przy tak jakby na polskim rynku, przy mniejszej produkcji to wygląda zupełnie inaczej. Najpierw te palety się muszą sprzedać, żeby w ogóle jakiekolwiek pieniądze zobaczyć, bo najpierw trzeba w to zainwestować i dopiero jak się sprzedadzą i zapłaci się podatek państwu, który wiadomo, że jest drogi, zapłaci się za te wszystkie produkcje. Często też jest tak, że jest odroczona płatność i można zapłacić po wyprodukowaniu, już po sprzedaży i część z tej sprzedaży po prostu zapłacić za ten wydruk na przykład samych opakowań i tak dalej. Mam nadzieję, że tłumaczę dosyć jasno, ale tutaj macie tak, jak to wygląda, więc dopiero później, jak jest sprzedaż i wszystko się opłaci, to wtedy jest zysk procentowy. W przypadku dużych współprac, na przykład takich ogólnoświatowych, czy kiedy naprawdę jest ogromna ilość produkowana najczęściej w Chinach, już od razu na starcie, to najczęściej jest właśnie ustalana kwota, tak jakby za sam pomysł, za współpracę. Ktoś ma zapłaconą jakąś kwotę, a produkcja to już później idzie w najlepsze, niezależnie od ilości tak naprawdę sprzedanych, później rozprowadzonych po całym świecie palet. Więc trochę inaczej to wygląda na rynku takim globalnym, światowym, inaczej wygląda na rynku nawet polskim, gdzie sprzedaż jest drogeryjna, bo pamiętajcie, że wszystkie drogerie, one pobierają swoją marżę i to sporą, nawet 60%, więc wyobraźcie sobie, ile produkcja samej palety kosztuje, żeby jeszcze zapłacić taką marżę. Wszystko, wszystko kosztuje, ale dużo zależy od ilości produkowanych rzeczy. Na przykład wizytówki, jeżeli zakupicie 100 wizytówek, zamówicie 100 wizytówek, to zapłacicie za wizytówkę złoty 50 na przykład, albo nawet 2 złote, a jak zapłacicie, zamówicie 1000, 2000 czy 10 tysięcy tych wizytówek, to już cena spada danej wizytówki i robi się z tego nawet parędziesiąt groszy, nawet 10-20 groszy. Ilość równa się też cena, niższa cena. Im więcej, tym taniej w produkcji, im mniej, tym drożej w produkcji. I czy polskie, czy chińskie, to też od tego zależy. Więc tak to wygląda, że po prostu współpracę podjęłyśmy. W sumie ja wyszłam tak jakby z tą inicjatywą i jestem z siebie dumna, jestem z siebie bardzo dumna, bo miałam pomysł i zawsze tak siedzę cicho jak myszka, a tutaj tutaj po prostu zrobiliśmy coś polskiego, coś razem, coś zabawnego, coś, co budzi sentymenty i bardzo, bardzo przyjemnie mi się pracuje po prostu z marką Tune. No, chyba wszystko wyjaśniłam, cały ten proces, jak to wygląda. No a później cały marketing, ustawianie wszystkiego, czyli planowanie sobie postów, filmów. Jak wiecie, robiłam sobie wszystko sama. Pomagał mi mój Michał, bo jest fotografem, też grafikiem i ogólnie siedzi w tym świecie, więc pomagał mi przy tej stronie marketingowej i stworzyłam dla Was całą tą serię zdjęć, sesję zdjęciową, nagrania, filmy, tutoriale. To zajmowało mnóstwo czasu, więc podsumowując, najwięcej pracy jest na samiutkim początku, kiedy powstaje pomysł i trzeba walczyć później o to, gdzie, co, jak wyprodukować, jak to ma wyglądać, żeby po prostu było najlepiej cenowo i tak dalej, i żeby była świetna jakość. Później przychodzi po dłuższym czasie sama produkcja, wybór cieni, układanie tego, robienie grafiki. O, to też zajmowało trochę czasu, grafikę na samą paletę. Ja też się uparłam, że chcę mieć swój własny podpis i wszystko pisałam tutaj w środku ręcznie, oczywiście nie na palecie, ale wiecie, grafik to przenosił na opakowanie. Ja to pisałam ręcznie i to wszystko też trochę trwało, a później kolejny etap, ten trzeci, to już ten marketing i sprzedaż. I dopiero teraz w tym momencie zarabiam procentowo od po prostu sprzedanych palet, więc mówię Wam tutaj całkowicie szczerze, jak to wszystko wyglądało. Nie zawsze, nie w każdej firmie tak jest, każda ustala swoje jakieś warunki, ale tak na polskim rynku i tutaj ja z marką Tune, to właśnie tak to wyglądało. Muszę naładować baterię.
To zaraz sobie przejdziemy do kolejnych pytań. A ja ochłonę w tym czasie. No dobra, nie ma co się oszukiwać. Musiałam spiąć włosy, otworzyć balkon, wypuścić koty na ten balkon i wpuścić trochę powietrza, więc wybaczcie, jeżeli będzie głośno, ale powietrze to jest ważna sprawa. Kolejne pytanie, również dotyczące palety. Może przeczytam tutaj dwa od razu. Tworzenie której palety zajęło Ci więcej czasu? I pytanie od Marleny. Czy współpraca z Tune a Glam Shopem czymś się różniła? Czy to, że robiłaś już jedną paletę, było utrudnieniem czy ułatwieniem przy kolejnej? Pozdrawiam i gratuluję. Tworzenie palety z Glam Shopem zajęło mi więcej czasu, ponieważ to była moja pierwsza paleta i chyba to jest takie dosyć logiczne wyjaśnienie, właśnie doświadczenie, po prostu doświadczenie. Już to, że stworzyłam jedną paletę, spowodowało, że już wiem co, jak to wygląda, jak się dogadywać z technologami, jak przekazywać swoją wizję i tak dalej, żeby wszystko ułatwić, żeby było jak najprościej zrozumieć to wszystkim osobom, które są zaangażowane w tworzenie takiej palety, więc tak po prostu było łatwiej z racji tego, że już miałam doświadczenie, jak to się robi. I myślę, że jeżeli kiedyś mi przyjdzie jeszcze coś wyprodukować, to będzie jeszcze łatwiej, po prostu. Zawsze są jakieś problemy, zawsze. To jest normalne. Natomiast mam nadzieję, że będzie łatwiej. Po prostu mam nadzieję, że będzie łatwiej. Doświadczenie zawsze robi swoje. Marcia Zeglen zadała dwa bardzo fajne pytania. Czy ktoś z bliskich obserwuje Cię na IG i YouTube? Tak, wydaje mi się, że wszyscy. Przynajmniej wiedzą, gdzie mnie znaleźć. Moja mama jest moją wielką fanką, się śmieje zawsze, że ona mnie wszędzie obserwuje, jedynie TikToka nie ma, ale na Instagramie też często wrzucam, więc ma Instagrama, wchodzi na YouTube'a. Nie ogląda wszystkich moich filmów, bo makijażowe jej nie interesują, bo niby po co miałaby to oglądać, ale vlogi, vlogmasy, ogląda jakieś gadane filmy i pewnie ten też zobaczy, więc pozdrawiam Cię, mamusiu, serdecznie, buziaczki, miłego oglądania Ci życzę i wszyscy Ci tu pozdrawiają na pewno, więc tak, mama ogląda, ma siostra ogląda, wszyscy są, obserwują tak na bieżąco w miarę, więc naprawdę mam duże wsparcie ze strony mojej rodziny, moich najbliższych i przyjaciół, często się udzielają w komentarzach, też podpisują, no naprawdę kocham ich wszystkich i dziękuję im za to wsparcie, że są i obserwują to, co robię. No i kolejne pytanie też odnośnie tego, czy Twoja najbliższa rodzina wie dokładnie, na czym polega Twoja praca? I to już jest zupełnie inna kwestia. Bo na przykład moja siostra oczywiście wie, ogarnie, jak to mniej więcej wygląda, ale nie wszyscy sobie wyobrażają, jak to wygląda tak dokładnie, bo mogę o tym mówić, ale nie zawsze to jest takie zrozumiałe, wiecie. I moi rodzice, myślę, że mają większy problem ze zrozumieniem tego wszystkiego, bo to jest praca, której się tak jakby nie widzi, znaczy nie widzi, no widzi się dokładnie, właśnie wszędzie ona jest, ale nie jest to taka praca, że dobra mamo, jutro pracuję od 8 do 19, 17 czy 16, jestem tam a tam, w tym budynku i mam tam po prostu stałą wypłatę, czegoś takiego nie ma. Oni wiedzą jak najbardziej, że ja uczę szkole i sądzę, że oni też wiedzą, że to jest taka moja główna praca i to jest zrozumiałe zupełnie dla nich i dla mojej całej rodziny, zresztą ja mam kilka nauczycielek w rodzinie, więc akurat edukowanie kogoś, przekazywanie swojej wiedzy, to jest w mojej rodzinie zupełnie normalne, więc to jest dla nich zrozumiałe. A jeżeli chodzi o internet, że ja zarabiam w internecie, że ja pracuję w internecie, no to dla moich rodziców to jest już trochę chyba mniej zrozumiała sprawa. Czasem słyszę, jak tłumaczą, czy mnie przedstawiają jakimś swoim znajomym, że to jest ich córka i że ona właśnie uczy, że ona też w internecie tam jest, ona tam ma swoje prace, pokazuje tam jej, też uczy przez jej internet. Więc chyba tak to po prostu wyjaśniają. Często też się mną chwalą, że osiągnęłam dużo sukcesów, że mam takie tytuły, że takie mistrzostwa wygrałam, że byłam w Ameryce, więc tak to chyba wygląda, ale czy wszyscy wiedzą dokładnie, co ja robię, to nie wydaje mi się. Może moje tam ciocie i tak dalej, no nie wiem. Nie wiem, czy oni by byli w stanie komuś wyjaśnić, czym ja się tak naprawdę zajmuję i co ja w tym internecie robię. Gdzie ja pracuję? W internecie. Ale co tam robi? Nie mam pojęcia. Tak to chyba wygląda. Pech Psikus pyta, co chciałabyś jeszcze osiągnąć w makijażowym świecie lub może innej branży? Nie
wiem, mam tam jakieś swoje plany, marzenia, ale nie chcę ich zdradzać póki co. Zobaczymy, co życie pokaże. Słuchajcie, ono jest nieprzewidywalne po prostu. Teraz jest, co jest na świecie, więc myślę, że wszystkich nas to zaskoczyło i niejednym plany się całkowicie musiały zmienić, więc nie chcę tutaj gdybać. Ale na pewno chciałabym coś jeszcze, no nie chcę spoczywać na laurach. Ja się chcę rozwijać cały czas. Ja bym chciała, żeby powstał jakiś konkurs, w którym ja bym mogła brać udział. Chciałabym po prostu brać. Ja się cieszę, że jestem zapraszana do jury jako specjalistka i tak dalej, ale ja lubię nie tyle co konkurować, tylko po prostu rozwijać się, czuć, że ja robię coś jeszcze, coś innego, wiecie, tak mieć, wiesz, taką ekscytację i radę z tego, co ja robię, więc chciałabym, żeby powstał jakiś konkurs, żebym mogła brać w nim udział po prostu. I tyle. Chciałabym nawet kolejny raz Face Awards brać udział, z racji tego, że kiedy ja wygrałam Face Awards, to do Stanów leciało się tylko jako widz i gość zaproszony, jako zwycięzca z innego kraju, ale nie można było tam konkurować o ten główny tytuł, ten amerykański tytuł. A teraz oczywiście przed pandemią stworzyli taką możliwość, że każdy uczestnik z danego kraju, który wygra, ma możliwość jeszcze konkurować w Stanach, więc to już nie chodzi o wygraną tam pieniężną i tak dalej, ale chciałabym mieć możliwość, wiecie, tam jeszcze brać udziału. Żałuję, że kiedy ja brałam udział, to nie miałam takiej możliwości, bo chciałabym reprezentować Polskę jak najlepiej, więc wiem, że dostałabym po tyłku niesamowicie, że po raz kolejny zgłaszam się, skoro już wygrałam, to powinnam dawać szansę innym i tak dalej. A ja uważam, że czasem poziom trzeba trzymać i że ja lubię konkurować z na przykład lepszymi. To nawet nie chodzi o konkurować, tylko po prostu kiedy robimy coś dobrze, to trzeba to robić na najlepszym poziomie, więc po prostu trzeba się starać, aby dążyć do tego najlepszego poziomu, żeby startować dalej. No ale wiem, że po prostu byłoby wielkie zamieszanie, wielki hejt, więc to trochę mi się odechciewa ponownie tak jakby próbować swoich sił i startować, jeżeli ten konkurs oczywiście będzie wznowiony. Ale tak, no chciałabym po prostu mieć taką możliwość, żeby zawsze Polskę reprezentować jak najlepiej i brać udział w takich różnych konkursach. Dajcie znać, co o tym myślicie, bo sądzę, że dużo osób by napisało: nie, już raz wygrałaś, uspokój się. Tu już nie chodzi, wiecie, o samą wygraną, tylko o możliwości, które to później daje. Tylko tyle. Czy na kanale będą jeszcze filmy z metamorfozami? Wyczekuję filmu, jak zakryć melazmy na co dzień. Chciałabym, oczywiście będą, tylko że problem jest w tym, że trzeba znaleźć modelkę, trzeba te nagrania zaplanować, teraz jest za gorąco jeszcze, żeby dwie osoby siadały w studio. No i ja nie jestem w stanie wam opisać tego, żebyście sobie wyobrazili, jak tu potrafi być gorąco, kiedy ja odpalę wszystkie lampy i chcę dla was jakiś makijaż nakręcić, po prostu wszystko się od razu waży. Więc takie metamorfozy to jest większy problem, plus no jest co jest, zazwyczaj osoby, które mają choroby skóry, mają też obniżoną odporność i też trzeba uważać, wiecie, żeby wszystko było bezpieczne, wszystko było super, więc na pewno będą, ale do tego potrzebuję trochę więcej czasu. Wjeżdżamy w bardziej prywatne pytania. Jak poznaliście się z Adelonem i co najbardziej lubicie robić razem? Z Adelonem poznaliśmy się właśnie przy okazji konkursu Face Awards, konkursu organizowanego przez NYX Professional Makeup. Ja wtedy byłam w jury, Łukasz był uczestnikiem i wtedy się poznaliśmy, od razu jakoś tak zaiskrzyło i mieliśmy taką kreatywną chemię po prostu. No uwielbiam tego człowieka, on jest tak pozytywny, tak kochany, tak dobry. Mogę z nim porozmawiać o wszystkim i chyba to, co najbardziej lubimy robić razem, to po prostu przebywać razem ze sobą. Nagrywać razem też lubimy, bo zawsze się śmiejemy, ale no wygląda to zazwyczaj tak samo, tylko że przed kamerą. Jak sobie siedzimy, czy na tarasie, czy na sofie, oglądamy jakiś film, gramy w grę, czy jemy coś dobrego, czy pijemy Maryjkę, po prostu zawsze to wygląda tak samo, jak wy widzicie przed kamerami. Po prostu się świetnie ze sobą bawimy i naprawdę go uwielbiam. Jest przekochany, jest super zdolny i serce mnie boli, że żyjemy w takim kraju, a nie innym i że ma podgórkę i że nie jest doceniany tak, jak powinien być doceniany i na co zasługuje, bo jest ekstremalnie zdolnym charakteryzatorem.
No, troszkę mi serduszko płacze, że robi tak dobrą robotę, robi wszystko sam. Tak cudownie jeszcze montuje te filmy, robi niesamowity klimat, a te filmy jakoś tak w ogóle nie idą i ciężej jest mu się wybić na tym naszym polskim rynku, więc może tutaj was poproszę, jeżeli jeszcze nie byliście na jego kanale, to zerknijcie tam i zobaczcie, jaki on ma niesamowity talent charakteryzatorski. Po prostu tyle, zerknijcie tam i się przekonacie, jakie to są dobre filmy. Czy chciałabyś zmienić coś w swoim życiu, ale zbytnio się boisz? Chyba tak. To nie byłaby jakaś wielka zmiana i nie chcę też za bardzo o tym mówić tutaj, ale tak, myślę, że jest jeden taki strach, gdzieś tam lęk we mnie, natomiast nie jest to coś, co zmieniłoby bardzo moje życie. Generalnie, jeżeli jest taka zmiana, to ja bardzo szybko ją podejmuję, o dziwo. Jeżeli jest zmiana, która wiem, że po prostu całkowicie odmieni moje życie, to jakoś tak się zbieram w sobie i wiem, że po prostu muszę zrobić ten krok. Czy to, nie wiem, zmienić pracę, rzucić pracę, zrobić coś na własną rękę, czy nawet jakieś prywatne, totalne takie decyzje zmieniające wiele, to jestem w stanie podjąć ryzyko, bo wiem, że jeżeli nie spróbuję, to będę żałować, a lepiej jest żałować, że coś nie wyjdzie, niż żałować, że nigdy się nawet nie spróbowało i tkwi się w czymś po prostu, co nas unieszczęśliwia, na przykład praca. Boimy się zmienić, ale męczymy się po prostu dzień w dzień, więc lepiej spróbować, nie wyjdzie, trudno, ale nie wiem, mnie to cieszy, że ja miałam odwagę, żeby to zmienić. Kolejne pytanie od tej samej osoby. Czy chciałabyś zostać mamą? No jest to bardzo prywatne pytanie. Ja już nieraz poruszałam ten temat dzieci, że trzeba trochę uważać, komu się zadaje te pytania. Natomiast z racji tego, że już się wypowiadałam, to i teraz się wypowiem. To nie jest pytanie na zasadzie, czemu nie masz dzieci, czy jesteś w ciąży i tak dalej. Czy chciałabym zostać mamą? Pewnie, żebym chciała. Jest to przerażająca myśl, bo wydaje mi się, że to jest taka ogromna, ogromna odpowiedzialność za życie drugiego człowieka i nie tylko za poczęcie po prostu. Moim zdaniem to jest taka najłatwiejsza czynność, którą trzeba zrobić, po prostu począć. I wiem, mówię to z pełną świadomością, to nie jest takie łatwe i mówię to nawet ze świadomością tego, że nie wiem, czy mi to kiedykolwiek będzie dane, bo nie należy do najzdrowszych osób. Więc nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że największy trud musimy włożyć w wychowanie tego człowieka. Po prostu, żeby był dobrym człowiekiem, żeby był szczęśliwym człowiekiem. I wydaje mi się, że sprawdziłabym się w tej roli, że zrobiłabym wszystko, żeby moje dziecko było szczęśliwe, żeby wiedziało, że warto jest marzyć, sięgać po swoje marzenia, żeby brało odpowiedzialność również za siebie, za swoje słowa, czyny, żeby miało wielki szacunek do drugiego człowieka, empatię, duże pokłady empatii, więc zrobiłabym wszystko, żeby po prostu dobrze wychować to dziecko z nadzieją, że będzie okej, bo możemy sobie tak myśleć, a później, wiecie. Ale czy tak będzie? No, słuchajcie, no myślę, że tego nie da się aż tak zaplanować, jakoś wymusić w tym życiu, że teraz, już teraz, teraz, że musi być i tak dalej. Zobaczymy, co życie przyniesie, po prostu. Kolejne pytanie. Jak radzisz sobie ze złymi opiniami na temat tego, że zmieniłaś to w swoim wyglądzie? Super teraz. Jak radzę sobie ze złymi opiniami? Właśnie tak. Słuchajcie, no, nie radzę sobie w żaden sposób z tymi opiniami, bo one mnie nie obchodzą. Jak miałabym zresztą na nie reagować? Jeżeli są oczywiście, jest to irytujące, bo zazwyczaj irytujące jest to, że ludzie myślą, że ich zdanie jest ważne w danej kwestii. I słuchajcie, ja najczęściej mam opinie takie, po mojej operacji nosa i teraz tutaj skrócenie tej przestrzeni pomiędzy nosem a ustami, to zazwyczaj mam komentarze: o matko, no w ogóle cię nie poznałam, jesteś zupełnie inna osoba, no gdyby nie podpis, to ja bym nie wiedziała, że to ty. No do w ogóle cię nie da, zupełnie inna osoba. A z drugiej strony są komentarze typu: no nie, no, przecież w ogóle nie widać różnicy.
Po co tyle płacić? Męczyć, jak w ogóle nie widać żadnej różnicy. No nic nie widać. Usta dalej są małe, nos jest po prostu, no jest może bardziej prosty, jest mniejszy, ale no nie widać w ogóle różnicy. Więc słuchajcie, no gdzie można stać? Pomiędzy, przejmować się tym? Przecież to, co miałam zrobić, to zrobiłam. I zrobiłam to tylko dla siebie, więc opinie czyjeś na temat mojego wyglądu kompletnie nic nie zmienią. Nie zmienią tej operacji, nie odwrócą czasu w żaden sposób. To jedynie, wiecie, jest nietaktowne. No, jest to irytujące, że ktoś nie ma taktu, że ktoś nie ma świadomości tego, że no opinię czasem warto zachować dla siebie, bo ona i tak nic nie zmieni, a może kogoś zranić, na przykład może zranić kogoś, kto to czyta, albo jakoś dziwnie zrobić zamieszanie w głowie tej osoby. Ja już mam swoje lata, jestem długo na tym YouTubie, czytam non-stop komentarze na swój temat. To, co ja powinnam sobie zrobić, to, czego nie powinnam sobie robić, każdy ma jakąś opinię, więc nie można słuchać każdego. Trzeba się słuchać samego siebie po prostu w tym momencie. Więc jedynie, co mogę powiedzieć, jest to irytujące, że dalej ludzie myślą, że ich opinia na temat czyjegoś wyglądu ma jakiekolwiek znaczenie. No niestety, to się, sądzę, nie zmieni szybko. A ja jak na to patrzę, właśnie tak, siedzę sobie pomiędzy i tutaj gada sobie jedna strona, tutaj gada sobie druga strona, a ja i tak niczego nie zmienię, bo zrobiłam to, co ja chciałam zrobić i jestem z tego zadowolona. Nareszcie mogę oddychać w pełni, czuję różne zapachy, nie mdli mnie przez te zapachy w ogóle, nie chrapię, jest zupełnie inaczej niż przed operacją i jestem bardzo zadowolona z niej. I tyle, kropka. Więc tak sobie radzę. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na to pytanie. No i słuchajcie, przejdziemy może do pytań, które Was chyba najbardziej interesują, zdecydowanie najbardziej Was interesują, czyli nazwany przez Was Pan Rączka. Już później to było troszkę takie, wiecie, no Pan Rączka, Pan Rączka, ale to tak, też z Waszych komentarzy, z Waszych wiadomości, że widzieliście tylko tyle, widzicie albo trochę nogi, albo trochę ręki, to zawsze był Pan Głosik albo Pan Rączka. Teraz to jest po prostu Michał, pokazałam Wam Michała, czyli mojego chłopaka. Zobaczyliście go, bo tutaj było pytanie, kiedy się pokaże. No już się pokazał, pokazał się na Instagramie, pokazał się już we vlogu z wakacji i dużo, dużo było takich pytań właśnie o nim, czy na przykład, czy jak Pan Rączka się pokazał w relacjach i z wakacji, to już będzie się pokazywał. No zobaczymy, słuchajcie, no wszystko zależy od okoliczności, od tego, gdzie będziemy, co będziemy robić. Może się będzie pokazywać, może będzie się trochę wycofywać, ale ja mam ten już luz, że ja się nie muszę ukrywać. Nie muszę mu mówić, dobra, teraz nic nie mów, bo ja nagrywam. Żeby nie było, że jakiś męski głos jest w tle. Albo, no teraz się musisz odsunąć, bo teraz będę nagrywać, a tu widać twój cień, albo coś takiego. Po prostu mam luz i mogę mieć już wywalone na to, czego będzie słychać, czego będzie trochę widać. I to nie to, że ja mam wywalone na to, czego widać, tylko nie muszę się przejmować i ukrywać czegokolwiek. Dużo jest pytań, jak się poznaliśmy i tak dalej. Może tą historię zostawimy dla siebie, natomiast spostrzegawczy już widzieli, wiedzą, że Michał jest fotografem, no połączyła nas po prostu pasja. On jest zdolnym fotografem, grafikiem, też montuje filmy i tak dalej. Ogólnie siedzi tak jakby w tej branży, mimo że trochę inaczej, nie YouTube'owo. Ja robię podobne rzeczy, ale nie profesjonalnie, bo nie mogę nazwać tego profesjonalną fotografią i tak dalej. Po prostu robię dobre zdjęcie makijażu, żeby Wam pokazać kolory i ten makijaż, ale nie nazwałabym tego fotografią absolutnie. Tak jak nie nazwałabym się modelką, pomimo tego, że miałam już bardzo dużo sesji w życiu robionych. On jest po prostu profesjonalistą i się tak uzupełniamy. Jest kreatywną duszą, więc to nas po prostu połączyło. Pytanie, jak długo jesteśmy razem? Niedługo, bo kilka miesięcy zaledwie, ale to było takie dosyć mocne uderzenie. A co będzie, to będzie, bo też miałam dużo takich pytań. A co teraz, jak się rozstaniecie, to będzie płacz i zgrzytanie zębów i tak dalej. No słuchajcie, no jesteśmy dorosłymi ludźmi. Co będzie, to będzie. Ja też nie należę do osób, które co chwilę są w nowym związku i tutaj piszczą i kwiczą na kanale, ani też nie robię żadnych dram.
Powiedziałam wam o moim rozwodzie te kilka lat temu i to jeszcze w taki sposób, że nie, że dałam w tytule rozwodzę się i tak dalej, żeby to było clickbaitowe, tylko ogłosiłam to w trakcie vloga, gdzie wiedziałam, że tego vloga obejrzą osoby, które mi kibicują, które są ze mną długo. Był to vlog z wygranej Face Awards, tam były dwa vlogi, vlog tak ogólnie z tej imprezy, jak to wyglądało, i drugi vlog, gdzie znajomi, przyjaciele składali mi życzenia, gratulowali mi, był taki luźniejszy po prostu. I w trakcie tego vloga wyrzuciłam to z siebie i słuchajcie, bardzo mi to pomogło wtedy. To było dla mnie straszne przeżycie w ogóle powiedzieć o tym głośno, co przechodzę. To nie było łatwe, nagrywałam to kilka razy, nie potrafiłam przestać płakać, bo no wtedy świat mi się zawalił i w tym roku, kiedy wygrywałam jeden z najważniejszych konkursów w moim życiu i w ogóle moja kariera robiła tak, to życie prywatne całkowicie leciało na łeb i szyję i to nie było powiązane, że wiecie, wybrałam karierę i tu coś się posypało, nie, absolutnie, tylko po prostu konkurs Face Awards dał mi możliwość odciągania myśli. Ratowałam się w ten sposób, że przechodziłam z etapu na etap, miałam wyzwanie i po prostu sobie tam dłubałam, robiłam te artystyczne rzeczy i kiedy zamykam się w tej swojej bańce, to nie myślę o problemach i tak jakoś wyszło, że po prostu wygrałam ten konkurs, więc tych emocji było tak dużo, że miałam też powody, dlaczego musiałam to powiedzieć. Pokazywałam też wcześniej mojego męża na kanale, bo słuchajcie, no ktoś, kto bierze ślub, też się nie spodziewa, że kiedykolwiek ten rozwód nastąpi i wiecie, no jakoś też musiałam wyjaśnić to, dlaczego go nie ma, też chciałam wyjaśnić, co się ze mną dzieje. Wtedy się pochorowałam, czułam się naprawdę fatalnie, bardzo dużo się działo w moim życiu, byłam rozemocjonowana, więc to też było po mnie widać i po prostu już nie chciałam tego ukrywać. To jest też tak, że trochę się pochorowałam właśnie przez to, że ja może nie udawałam, tylko ukrywałam i miałam taką, wiecie, taką maskę trochę na swojej twarzy. Po prostu robiłam swoje i pracowałam dla jakiejś telewizji, tu robiłam jakieś nagrania. Wszystko musiało być wesołe, radosne, więc ja pomimo tego, że tutaj cierpiałam, wkładałam szeroki uśmiech na swoją twarz, bo przecież daną telewizję czy firmę, która nas zatrudnia, w ogóle nie obchodzi to, że wasze życie prywatne się wali. Wy macie robić swoje, to jest wasza praca. Trochę inaczej jest, kiedy siedzimy za biurkiem, możemy się schować, nie musimy się, nie wiem, malować, możemy przeżywać swoje emocje, ale kiedy pracujemy z ludźmi, no to nie możemy tak jakby przekazywać im tych naszych emocji. Naprawdę niektórych nie obchodzi nasze życie prywatne, to jest praca, więc to mnie trochę dobijało i to, że ja w końcu to powiedziałam wam, to mi bardzo ulżyło, więc co będzie z Michałem, to jest mój pierwszy związek po tym wszystkim, powiedziałam o tym, bo po prostu nie chciałam tego ukrywać, bo tak naprawdę ile trzeba czekać? Ile trzeba czekać, żeby cokolwiek ogłosić? I jak można budować związek jakikolwiek na ukrywaniu się? Ja bym się czuła, jakbym miała kochanka, pomimo tego, że jestem wolną kobietą, byłam wolną kobietą, mogłam robić wszystko, jestem dorosła, to musiałam się ukrywać. No i sytuacja chociażby, gdzieś idziemy na jakąś uroczystość, czyjeś wesele, wszędzie są robione zdjęcia, ktoś może wrzucić, no i widać, ja siedzę tam, czy sobie tam na parkiecie szaleję z jakimś mężczyzną. Już i tak było, słuchajcie, ploty, już czytałam różne komentarze, że a tam jakiś blondy na urodzinach Maksineczki siedział obok Karoliny, to pewnie już jakiś nowy facet. Kto chce, to wyczai, słuchajcie. Są takie szpiegi, które po prostu tam będą szpiegować, bo wiem, że moje życie jest dla nich jak telenowela i będzie ich to interesować, więc mogłam nic nie mówić, ale po prostu jest mi łatwiej nie ukrywać się z takimi rzeczami. Bo właśnie chociażby to, co mówię, tutaj a nagrywam, no to dobrze, to teraz cicho, nic nie mów. Tu robimy jakieś zdjęcia, to wiesz co, to ja pójdę robić zdjęcia, a ty się odsuń. Chociażby teraz jechaliśmy na wakacje do Hiszpanii, do Grecji jechaliśmy na wakacje, no i tak się składa, że większość moich znajomych to znajomi z branży, więc jechałam na wakacje, gdzie jechało
kilku youtuberów, wszyscy robili jakieś relacje, nagrywali sobie vlogi, bo jesteśmy w swoim środowisku i robimy po prostu swoje i cieszymy się tym. I za każdym razem Michała musiałabym odsuwać, żeby go nigdzie nie było widać, albo musieliby wycinać czy uważać, jak kręcą. Wiecie, wiem, że to się wydaje abstrakcją dla osób, które na co dzień się nie przejmują takimi rzeczami, że a, nie jest się taką gwiazdą, żeby się przejmować takim czymś i lepiej takie rzeczy ukrywać. Ale słuchajcie, ukrywanie zawsze robi jakiekolwiek problemy. Ja się nie chcę czuć, jakbym ja miała jakiegoś kochanka, tylko ja chcę mieć partnera. Ja chcę mieć po prostu partnera, którego ja nie muszę ukrywać przed światem i on nie musi być w każdym moim odcinku, na każdym moim stories, Instagramie i tak dalej. Jak będzie, to będzie. Jak nie będzie, to nie będzie. Co mamy zachować dla siebie, zachowujemy dla siebie, a co trzeba by kombinować, żeby jakoś coś ukryć, no to niech nie będzie ukrywane, niech to zobaczy po prostu tutaj społeczność nasza. Czuję się z tym po prostu lepiej i mogę spokojnie budować związek, nie na jakimś, bo dla mnie to jest wręcz takie kłamstwo, takie wiecie, ukrywanie, więc tak, no, jestem teraz szczęśliwa, próbujemy zbudować fajny, zdrowy związek bez jakichś komplikacji, bez ukrywania się przed kimkolwiek, czyli przed widzami, bo nie musimy tego robić. A jeżeli komuś przeszkadza moje szczęście, że ja teraz pokazuję, że jestem szczęśliwa, no to trudno, słuchajcie, no, trudno, jestem, no, jestem, zasłużyłam na to i się cieszę. A jeżeli nie wyjdzie, no to, no słuchajcie, no, takie jest życie, tego się nie da przewidzieć. Zawsze wchodząc w jakiś związek, chcemy, żeby było jak najlepiej, żeby to trwało jak najdłużej, ale życie zawsze robi swoje i mówię to z całą świadomością, że Michał na pewno to będzie słuchać. Zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, co po prostu będzie, ale nie chcę gdybać, nie chcę kombinować, nie chcę się ukrywać. Chcę po prostu być sobą cały czas, bo wiem, że takie ukrywanie emocji i czegokolwiek prowadzi do takiego obciążenia tutaj po prostu. Ma się kamień tu jeden wielki i jest bardzo ciężko funkcjonować wtedy w takim życiu normalnym, więc wiem, że to są problemy youtuberów i osób publicznych i nie dla wszystkich jest to zrozumiałe, ale tak po prostu jest i mam nadzieję, że to zostanie uszanowane. Więc ja Wam zawsze pokażę to, co chcę pokazać. Wiem, że inni i tak będą szukać więcej, 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 żeby robić dramaty, ale dramy to nie u mnie, słuchajcie, ja po prostu chcę się dzielić swoją pasją, chcę się nią cieszyć, chcę Wam pokazywać różne rzeczy, chcę Wam poprawiać humor, chcę Was inspirować i po prostu cieszyć tym, co ja robię. No, od tego to jest, od tego jest ten kanał, przekazywać jakąś wiedzę, po to jestem tutaj dla Was, więc cieszę się, jeżeli jesteście szczęśliwi, że ja jestem szczęśliwa. Zobaczymy. Po prostu zobaczymy, jak to wygląda. Czy ja tutaj jeszcze mam jakieś pytania? Też pytania o Kretę. To słuchajcie, nakręciłam vloga. Ten vlog jest długi, bo godzinny, chociaż montaż tego był bardzo trudny, bo miałam ponad 2 godziny materiału i starałam się zrobić po prostu fajny vlog, taki treściwy, gdzie wszystko będzie widać, więc tam Was odsyłam, tam zobaczycie co i jak. No i dobra, ostatnie już pytanie. Aha, dlaczego Grecja? Nigdy nie byłam w Grecji. I kocham takie klimaty, ogólnie taki styl też w budownictwie, więc ja wszędzie, gdzie jest taka piękna architektura, to mnie tam ciągnie. Włochy, Chorwacja, Grecja, to są moje gusta, więc ja bardzo chętnie. No i tak wyszło, że wszyscy chcieliśmy tak jechać, zebraliśmy grupę znajomych i ja się tak cieszyłam, słuchajcie, dla mnie wakacje były takie wymarzone, bo ja nie byłam nawet na żadnym weekendzie, po tym, ja siedziałam praktycznie sama w domu, sama, odizolowana od rodziny, dopiero po kilku miesiącach spotykałam się z bliskimi, z przyjaciółmi, to tak wiecie, pojedynczo po prostu, więc czułam się taka mocno odizolowana od takiego świata, który kochałam zawsze, czyli od pracy z ludźmi i wakacje. Ja kocham latać samolotem, więc jak ja weszłam do tego samolotu po tym długim czasie, to mi się chciało płakać, że nie wierzę, że ja wreszcie idę przez ten samolot, że tam siadam, że odrywamy się od ziemi, że lecimy do innego kraju. To było dla mnie niesamowite przeżycie, wiele, wiele, wiele radości i mi tak naprawdę było wszystko jedno, gdzie ja polecę. Ja bym mogła gdziekolwiek polecieć, byle polecieć, żeby to się udało, żeby wszyscy byli zdrowi i wszystko było super. Akurat padło na Grecję i ekstra. Zaliczyłam Grecję po prostu. Nareszcie. Odhaczyłam, byłam tam i chętnie tam wrócę. I ostatnie pytanie, bo aparat już jest na wyczerpaniu, trzeba go doładować, to raz, a dwa,
na 100% już jest tak dużo materiału, że ten film będzie bardzo długi, ale jest taki do posłuchania, to możecie go słuchać w trakcie sprzątania, gotowania, czegokolwiek i mam nadzieję, że Wam to umili czas. Było kilka pytań odnośnie tego, co robię, że mam taką figurę, jaką mam dietę, czy pokażę, jak ćwiczysz, o jaką stosujesz dietę. Sporo takich pytań. Więc ja już Wam mówiłam, że dietę oczywiście stosuję, ale nie taką, która wpływa na moją wagę. Każda dieta jakoś wpływa, bo jeżeli jest to zdrowa dieta, no to też zdrowe tłuszcze i tak dalej. Nie odżywiam się raczej w fast foodach i staram się bardzo dbać o to, co jem. Ale kiedy mówię, że jestem na diecie, czy przechodzę na dietę, chodzi mi bardziej, że przechodzę na taką bardziej restrykcyjną dietę. Ja mam dietę zdrowotną. Nie wiem, dlaczego cały czas jeszcze ludzie myślą, że jak ktoś jest na diecie, to znaczy, że się odchudza. Nie jestem na diecie, żeby codziennie jakoś funkcjonować. Mam Hashimoto i leczę się dietą. Po prostu dzięki temu, że jem odpowiednie rzeczy, unikam tego, czego nie mogę jeść, a mam też nietolerancję, to jestem zdrowa i normalnie funkcjonuję, więc dla mnie to jest taka dieta. Jeżeli mówię, że ćwiczę, to ćwiczę, żeby nie tyć, to tak, żeby woda się nie zbierała, bo przy chorej tarczycy i przy Hashimoto to jest częsty problem, że woda się zbiera, puchnie się po prostu. I też często mam takie komentarze, o, jesteś może w ciąży, bo jesteś taka okrągła po twarzy, albo no, troszkę się przytyło, tutaj jakiś brzuszek widać. Tak, często jestem wzdęta, często jestem spuchnięta, czasem mi się nagle przytyje kilka kilogramów, potem to zrzucam i zrzucam to nie z tego względu, że ja muszę mieć XS czy S, tylko zrzucam z tego względu, że mnie po prostu boli skóra, boli mnie ciało i źle się czuję z nawet kilkoma kilogramami więcej ponad moją normę, ponad moje takie prawidłowe BMI, bo ja przy swoim wzroście powinnam ważyć te 57 kg, ważę teraz ponad 60 i właśnie to jest w większości taka woda. Boli mnie ciało, tak jakby celulit, który mi się zbiera nawet tutaj, który mi się robi w ramionach, więc ja ćwiczę nie po to, żeby, nie wiem, jakoś się super rzeźbić i tak dalej, tylko po prostu, żeby to zbijać, rozbijać i żeby czuć się lepiej. A często mi się obrywa ostatnio przez body positive, jak mówię o tym, czy się śmieję, że to parośnie, czy coś takiego, to od razu mi się obrywa, że co mają powiedzieć osoby, które są większe, moi widzowie, którzy mają więcej kilogramów, czy większe rozmiary. Słuchajcie, każdy niech dba o swoje zdrowie tak, jak chce, żeby dbał. Każdy powinien się czuć po prostu dobrze w swoim ciele. Nieważne, czy jest to rozmiar XS, S, M, L, XL, XXL. Często osoby, które mają rozmiar XL, czują się fantastycznie, bo taką mają budowę, taką mają genetykę i to nie jest powiedziane, że one muszą po prostu nadmiernie się odchudzać i tak dalej, że jest jakiś ideał w ogóle jakiejś sylwetki, jakiś rozmiar, w którym człowiek się czuje dobrze. Wiecie, o co mi chodzi? Każdy po prostu niech dąży do swojego zdrowia, żeby dobrze czuć się w swoim ciele, nie odwrotnie. Więc nieważny jaki rozmiar, ważne, żeby się dbało po prostu o swoje zdrowie, o swoje stawy, o swój organizm, o to, żeby funkcjonować dobrze, zdrowo, żeby się nie męczyć chodząc. Ja po prostu tak mam genetycznie, mam figurę, mam to szczęście, że mam dobrą, naprawdę fantastyczną figurę i jestem z niej dumna, bardzo się z niej cieszę, ale czasem te kilogramy dodatkowe spowodowane moją chorobą prowadzą do bólu, do nieprzyjemności, do puchnięcia w takich miejscach, gdzie później mam, jak tu mi spuchnie szyja, to mam może nie problem z przełykaniem, ale czuję taki tutaj ucisk i lekki ból i wszystko mnie drażni, co jest przy szyi, więc ja się naprawdę staram dbać po prostu o swoje zdrowie i tego Wam też życzę, po prostu zdrowia, żebyście o siebie zawsze dbali, nie zapominali o tym, nie zaniedbywali się, robili tak, żeby niezależnie w jakim jesteście rozmiarze, żebyście się czuli zdrowo. I mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, słuchajcie. Nie kopmy pod sobą dołków, nie krzyczmy teraz na wszystkie osoby, które są fit i ćwiczą, że one jakoś uprzykrzają życie komuś, kto ma większe rozmiary.
Nie, naprawdę nie. Niech każdy robi swoje, po prostu. Niech każdy robi swoje, nikt nie krzyczy na nikogo. Każdy niech żyje tak, jak chce i niech przede wszystkim będzie zdrowy. No, to tyle. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Zdrowia Wam życzę, powtórzę się, zdrowia Wam życzę, dobrego samopoczucia. Pamiętajcie, że nie zawsze warto jest ukrywać jakieś emocje w sobie, że wyrzucenie ich daje nam bardzo dużo. Czasem nieprzyjemnych sytuacji, ale spokój ducha jest najważniejszy. Musimy być zdrowi tutaj, i zdrowi tutaj i zdrowi po prostu w całym ciele. Do tego dążmy i takie jest moje podsumowanie tego mojego Q&A. Mam nadzieję, że poznaliśmy się tutaj lepiej, bliżej i że po prostu zobaczymy się w następnym filmie, bo stwierdzicie, że okej, dalej będę ją oglądać, bo jednak jest spoko. To tyle. Dzięki za oglądanie. Pa, pa!